Ja się czuję. Czuję, jakbym zmarnował kilka lat swojego życia. Mimo iż było to zaledwie kilka chwil. Przygotowujemy dzisiaj rybę. Musimy ją okruszyć solą. Dodać oleju. A potem smażymy. Bardzo, bardzo ją smażymy. Żeby ryba była gotowa. Kiedy już siedzieliśmy razem w objęciu, spytał się mnie, jakim rodzajem matki bym był. Na to ja mu odpowiedziałem, byłbym matką, która przeprowadza dziecko przez ulicę, bardzo ruchliwą ulicę, wyobraź sobie przez Marszałkowską albo Aleje Jerozolimskie. Jednocześnie paląc peta i nakładając sobie tusz na rzęsy. Takim rodzajem matki bym był. Mimo iż jestem bardzo odpowiedzialnym człowiekiem, nie szanuję życia. Nie szanuję życia. Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj spotkać się w końcu. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Ty też masz czasem wrażenie, że mimo iż idziesz do przodu, to i tak stoisz w miejscu. Bo ja czasem tak mam. Ciężko docenić wszystko to, co dali nam inni ludzie. Tym ciężej docenić fakt, iż zostało się przez kogoś, do tej pory pamiętam tego jednego dzieciaka, który był strasznie katowany w szkole. Dzieciak miał przepierdolone, mam na myśli, szczali mu do plecaka, praktycznie co każde zajęcia w WF-u. Dzieciak był papierowy wręcz. Im bardziej starali się go znieść jednak, postara się znieść papier. Surowej ryby nie powinno się podawać, bo można przez zarazki i bakterie dostać zatrucia pokarmowego. A jak wiemy, zatrucie pokarmowe wiąże się z wielkimi, nieprzyjemnymi rzeczami. A my skupiamy się na samej przyjemności zjedzenia ryby. Bo ryby są zdrowe. Oczywiście nie zapomnijcie o piciu wody. Bo woda jest cudem natury. Ona płakała. Tak. Podniecały mnie jej łzy. Nie widziałem nigdy niczego bardziej pociągającego. Uwaga, uwaga, konkurs.
do wygrania setki nagród. Tylko kliknij i odpowiedz na jedno pytanie. Z jakiego filmu pochodzi ta scena? Wybrałem tą ścieżkę zawodową, ponieważ myślałem, iż mogę zrobić coś dobrego dla społeczeństwa, wyciągnąć rękę, pomóc komuś, chciałem odnaleźć człowieka odpowiedzialnego za to wszystko. Podczas wizji lokalnych mówił, że woda jest cudem natury. Mówił, że lubi gotowanie i muzykę elektroniczną. Czasem staram się wylać swoje myśli jak farbę na płótno. Chcę coś powiedzieć, ale nie wiem, co chcę powiedzieć. Zamiast jednak nie mówić nic, mówię cokolwiek. Czy to ma jakiś sens? Chciałbym zwyczajnie wyjść, chciałbym poczuć zew świeżego powietrza po raz kolejny. Chciałbym, ażeby historia, którą wspólnie napisaliśmy, nie przeminęła tak prędko. Zdecydowanie są rzeczy lepsze niż seks. Nie wstydzę się tego powiedzieć. To jest bardzo dziwne. Podnieca niektórych ludzi manipulacja inną osobą. Podnieca nas, kiedy ktoś tańczy, jak mu zaśpiewamy. Podnieca nas, kiedy chciałbym ją zabić ponownie. Nigdy się nie dowiesz. Dlaczego miałbyś się dowiedzieć? Dlaczego chciałbyś usłyszeć o tym? To ty się zamordowałaś. Ja czasem lubię się napić. Kapitana Morgana. Owszem, jest to drogi alkohol, jednak lubię. Rum jest bardzo dobry. Wiem, że to nie jest zasadniczo rum, jednak lubię jego smak. Mimo słodkawego smaku nie traci na mocy. Bardzo dobry alkohol, wyrób alkoholowy. Chciałbyś bardzo!
mówiłeś, nie rozumiesz? Chcę wyjść. Chcę kurwa wyjść! Ale ty sam się tutaj zamknąłeś. Chcę kurwa wyjść! Czasem wychodzę sobotnimi nocami na miasto, żeby spojrzeć, jak życie wygląda na czysto. Obserwuję anonimowych fanów życia toczących się w tej komedii. Patrzę na szczęśliwych ludzi. Potem wracam do domu i trzeźwie idą spać.